Witamy Państwa w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Kolejny odcinek z cyklu Sporty znane i nieznane. Dziś przenosimy się w warunki zimowe, a moim Państwa gościem jest Aleksandra Król, snowboardzistka, przyszła medalistka olimpijska w tej dyscyplinie. Witam Cię serdecznie. Witam. Słuchaj, tu za nami ściana chwały polskiego sportu i olimpizmu. Ponad 300 medali wywalczonych przez polskich olimpijczyków. Ci w zimowi zdobywają ich zdecydowanie mniej niż ci na tych igrzyskach letnich, ale jest też Was zdecydowanie mniej startujących. Ty startujesz w takiej nietypowej dyscyplinie, bo w snowboardingu. Jakbyś mogła opowiedzieć pokrótce, jak się Twoja kariera sportowa zaczęła? No moja kariera zaczęła się bardzo typowo. Zaczęłam jeździć na nartach, jak każdy snowboardzista, najpierw od małego. Rodzice mnie wozili wszędzie i mój brat jeździł na snowboardzie. A że jest starszy, chciałam być taka jak on, więc zaczęłam jeździć na snowboardzie. Zaczęłam startować w jakichś zawodach takich szkolnych, wygrywać je. No i tak trafiłam później do kadry po tych zawodach szkolnych i już tak zostało i jeżdżę cały czas. No właśnie, a czy jakieś specjalne warunki musi spełniać taki snowboardzista jeżdżący w zawodach Pucharu Świata, kwalifikujący się do Mistrzostw Świata, do Igrzysk Olimpijskich? Jak takie zawody w ogóle wyglądają? Czy one są podobne do tych zawodów na dyskorolce, że jeździ się po takiej rampie, czy zjeżdżasz z góry? Bo są pewnie różne odmiany. No ja specjalizuję się w slalomach, czyli jeżdżę na tyczkach prawo, lewo do mety. To są takie konkurencje szybkie jak narciarstwo alpejskie. Więc ja też mam zupełnie inną deskę, twardą, twarde wiązania, twarde buty. No bo jednak snowboardzista musi się charakteryzować tym, że się nie boi prędkości, bo my jedziemy gdzieś 70 na godzinę, może 100 na godzinę. No bardzo szybko. No, co więcej mogę powiedzieć o tym? Posłuchaj, bo przywiozłaś tutaj do nas jeden ze swoich butów. Czy jest to sprzęt drogi? Czy każdy może sobie na niego pozwolić? To jest pierwsze moje pytanie. A drugie, czy jest to sprzęt, czy jest to sport niebezpieczny? Ponieważ jak wcześniej wspomniałaś, osiągasz bardzo duże prędkości zjeżdżając w dół. No to co trzeba zachować, żeby nie zrobić sobie krzywdy? Ze sprzętem tak, jest problem. Przeważnie jest to sprzęt na zamówienie, jest on bardzo drogi. Deski robione są pod każdego zawodnika do jego wzrostu, wagi, ustawienia wiązań na desce, więc tam specjalny promień skrętu, twardość, jeszcze kombinujemy, czy nos jest twardszy, czy zaś tail. Taka deska kosztuje około 1000 euro jedna. Ja potrzebuję takich desek przynajmniej 4 mieć, więc no, dla normalnego człowieka to jest bardzo drogo. Do tego dochodzi płyta, która znowu kosztuje kolejne 1000 euro. Jest to specjalna taka płyta aluminiowa, która dociąża deskę i powoduje, że lepiej jedziemy na krawędzi. No i tak samo, buty też są specjalne, też na zamówienie i też tak samo drogie, więc cały sprzęt jest bardzo drogi i no, nie kupi się tego w zwykłym sklepie. Czyli ani nie można go kupić, ani wypożyczyć, trzeba go specjalnie zamówić dla siebie, tak? Tak, my sportowcy, ci co jeżdżą w Pucharach Świata, zamawiamy go specjalnie pod siebie. No może jak pójdziesz do jakiejś wypożyczalni, to znajdzie się taki sprzęt sprzed 20 lat, bo jednak snowboarding zaczynał się od tych twardych desek. Pierwsze deski były takie i one gdzieś tam jeszcze się znajdą w tych szkółkach, ale no nie jest to chleb powszedni i nie wszędzie to znajdziesz. No właśnie, a jeśli chodzi o to bezpieczeństwo, czy jest to sport niebezpieczny, gdzie łatwo sobie zrobić krzywdę, czy dochodzi do jakichś wypadków podczas zawodów? No, ja sama miałam bardzo dużo kontuzji i złamałam nawet nogę, łokieć wybiłam, przeróżne rzeczy, kostki poskręcałam. No dochodzi do kontuzji, zrywają się najczęściej też więzadła w kolanach, bo jednak mamy przypięte obydwie nogi i jak się wywrócimy, to one się nie wypinają, więc bardzo łatwo tutaj dochodzi do takich skręceń. No i tak jak wspominałeś, jedziemy bardzo szybko, więc uderzamy też głowami bardzo często, więc dużo jest wstrząsów mózgu. No, na naszym poziomie się coraz mniej tych kontuzji zdarza, ale no bo jesteśmy na to jak gdyby przygotowani, szkolimy się, no trenujemy tyle, żeby nie popełniać błędów, ale jak się zdarzą, no to już te wywrotki są takie konkretne. No właśnie, jak wygląda twój trening na co dzień, no bo nie wyobrażam sobie, że codziennie idziesz i zjeżdżasz z góry, tym bardziej, że nie są warunki u nas dostępne, z tymi warunkami u nas jest coraz gorzej, te stoki, no umówmy się, jest tak dużo ludzi, że trudno tam trenować wyczynowo, więc podejrzewam, że trenujesz też za granicą, gdzie warunki są lepsze i bardziej na to pozwalają, ale jak wygląda twój codzienny trening? Ogólnie zaczynamy już przygotowania gdzieś w kwietniu. To są takie przygotowania letnie na siłowni, na stadionie, więc bardzo dużo po cosach jeździmy w Polsce i trenujemy tą siłę, szybkość, bo to są takie rzeczy, które muszą, no muszę mieć, jak to powiem, duże nogi na snowboardzie, żeby one utrzymały te wszystkie przeciążenia. Więc tutaj głównie w lecie w Polsce jesteśmy i trenujemy na tej siłowni. Od września zaczynamy jeździć po lodowcach.
i na lodowcach trenujemy już specyficzny trening na desce po prostu. I wtedy zaczynają się wyjazdy tydzień na lodowcu, tydzień wracamy do domu, kontynuujemy treningi siłowe, tydzień na desce i tak już do grudnia, do sezonu startowego cały czas. Czy stosujesz jakąś specjalną dietę? Bo tutaj wcześniej podczas różnych debat sobie rozmawialiśmy o tym, jak sportowcy się właśnie odżywiają. Wiem też, jak wygląda ta wioska olimpijska, znaczy jeśli chodzi o stołówkę, no to tam dania są dostępne wszelakie. Tutaj sportowcy wspominają, że 24 godziny na dobę jest ta stołówka otwarta, więc można sobie pojeść, tak? No różnie ludzie reagują, niektórzy faktycznie zajadają stres, inni w ogóle nie mogą jeść, tak, przed zawodami. Jak to jest u ciebie? Czy ty stosujesz jakąś specjalną dietę, której jesteś podporządkowany? No wiadomo, staram się odżywiać zdrowo, mamy dietetyczkę w kadrze, więc ona nam podpowiada, jakie posiłki stosować okołotreningowo, po treningach. No staramy się trzymać tą zdrową dietę, no ale zdarzy się czasem jakaś pizza, no, już jesteśmy tylko ludźmi i sobie czasem na takie rzeczy pozwalamy. Na pewno nie jest to sport aż tak zależny od diety, jak sporty letnie czy na przykład skoki, gdzie skoczkowie muszą trzymać dietę. U nas jest za dużo innych zmiennych, jak warunki, ustawienie, stok, że po prostu aż ta dieta nie ma takiego znaczenia. Więc są zawodniczki od bardzo dużych do bardzo małych, chudych, wysokich, nie ma takiego specyficznego typu budowy. A co do igrzysk, no mam nadzieję, że będzie dobre jedzenie, bo na próbie przedolimpijskiej było dramatyczne tam w Chinach jedzenie. Nie było co jeść naprawdę, oprócz tych takich klusek zalewanych, makaron, o to się nazywa makaron instant zalewany wrzątkiem, on był pyszny, ale oprócz tego no, nie było nic, więc mam nadzieję, że będzie dobre jedzenie. No też trzymamy za to, chociaż wiem, że chyba jest coś takiego, że rzeczywiście te kuchnie europejskie, jak przyjeżdżają Europejczycy, to są dostępne i jest to smaczne. Posłuchaj, czy ty jak zaczynałaś swoją karierę, to miałaś jakiegoś takiego swojego idolkę, na którym się wzorowałaś, tak? Że stwierdziłaś, nie znam osobiście snowboardzistów, ale były i są cały czas gwiazdy tego snowboardingu na świecie. Czy ty na kimś się wzorowałaś, czy teraz kogoś podglądasz, jak uprawiasz już tą dyscyplinę zawodową? Jak zaczęłam ze snowboardem, no to oczywiście wzorowałam się na moim bracie, który był amatorem tylko, ale dla mnie był wielkim wzorem do naśladowania. Później bardzo mi imponował Jesse J. Anderson, jest on teraz najstarszym zawodnikiem, który po raz kolejny będzie próbował jeździć na igrzyska i był na wszystkich edycjach, ma złoty medal. No jest on dla mnie legendą i chciałabym być taka jak on. Teraz bardziej patrzę w kierunku Ester Ledeckiej, nie wiem czy o niej słyszałeś, ona zdobyła złoto i w snowboardzie i w nartach, co się w ogóle nie zdarza, żeby w dwóch różnych dyscyplinach zdobyć złoto na jednych igrzyskach. Więc no chciałabym być taka jak ona i zdobyć to złoto, chociaż w snowboardzie. Posłuchaj, bo nie wiem, czy to jest prawdą, ale oglądałem kiedyś taki program, że snowboarding narodził się w Stanach Zjednoczonych w ogóle w takich niesamowitych warunkach, ponieważ najpierw pojawili ci skateboardziści, którzy jeździli po pustych basenach wodnych. Jak znudziło im się jeżdżenie po tych pustych basenach wodnych, to poszli surfować, tak, na falach. Jak im się to znudziło, to stwierdzili, że jeśli to można robić, no to poszli też jeździć, zjeżdżać z wysokiej góry, tak, właśnie na desce. No nie był to zbyt popularny sport, ponieważ te miejsca, gdzie zjeżdżali narciarze, no to potrzeba było mieć bardzo dużo pieniędzy, żeby pozwolić sobie na jazdę na nartach, więc ci snowboardziści nie byli mile widziani, ale jest to jeden z najszybciej rozwijających się sportów na świecie, który już w 1998 roku zadebiutował na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano. No jak to właśnie wygląda z twojej perspektywy? Czy uważasz, że jest to sport popularny na świecie? No ja uważam, że snowboard jest bardzo popularny. No jest miliony snowboardzistów. W ogóle jeżeli pojedziemy do Azji, to tam na stoku nie znajdziesz narciarza. Sami snowboardziści. Zaś takich snowboardzistów jak ja, czyli jeżdżących na tej twardej alpejskiej desce, no nie jest niestety tak dużo. No tak jak mówimy, no to jest drogi sprzęt, nie dla każdego i dopiero osoba, która się tak interesuje bardziej tym sportem, to próbuje na tej desce alpejskiej jeździć. No jest to zupełnie inna jazda niż na takiej freestyle'owej. No ale bardzo się cieszę, bo coraz bardziej jest popularny ten sport. Dużo młodzieży teraz zaczęło trenować, więc mamy tam zaplecze, które rośnie. No właśnie, bo ja tu sobie pozwolę posiłkować się notatkami. Snowboardowy slalom gigant równoległy. Co to znaczy? Jest to slalom, na którym jedziesz na snowboardzie. Gigant oznacza, że to są duże odległości między tyczkami od 21 metrów do 25 pomiędzy tyczkami, więc jedziesz też na dłuższej desce. Moja deska ma na przykład 1,80 m albo 1,85 m.
a równoległy, że są dwa slalomy obok siebie i ja rywalizuję z dziewczyną, która jedzie obok mnie, no i która dojedzie pierwsza do mety, ta przechodzi następną rundę. I takich musimy zrobić przejazdów 6, żeby wygrać całe zawody. W odpowiednim czasie i uzyskać w nich najlepsze czasy, tak? Nie, zaczynamy od dwóch przejazdów kwalifikacyjnych po dwóch torach. Suma czasów liczy się do finału i mamy później fazę pucharową. Czyli pierwsza zawodniczka jedzie z 16 i jest drabinka, tak jak w piłce nożnej. I później się ścigamy. I po prostu, która dojedzie pierwsza do mety podczas tej ścigaczki, przechodzi do kolejnej rundy i aż tak do finału. Zbliżają się teraz Igrzyska Olimpijskie w Pekinie, no już niebawem. Twoje szanse, no my oceniamy tutaj wysoko, trzymamy bardzo mocno kciuki, żeby udało się wywalczyć ten medal olimpijski, ale jak to właśnie ty odbierasz, kto według ciebie jest twoją najgroźniejszą rywalką podczas tych Igrzysk Olimpijskich? No tak jak już wspominałam, no na pewno Ester Ledecka, która jest niesamowitą osobą i sportowcem, więc ona jest bardzo, bardzo, bardzo mocna. Również cała kadra niemiecka, austriacka. No szczerze powiedziawszy, tak naprawdę cała dwudziestka Pucharu Świata jest bardzo mocnymi zawodniczkami i każda z nas ma szansę tam na medal. To już zależy, jaki będzie dzień, jakie będzie ułożenie trasy, jakie będą warunki. Każdy ma szansę wygrać ten medal. Ja się czuję mocna, ponieważ ja już tam na tej górce zajęłam 4. miejsce na Pucharze Świata na próbie przedolimpijskiej i bardzo, bardzo mi leży ten stok, bo on jest długi, dość stromy, a ja jestem wytrzymałą bardzo zawodniczką, nie denerwuję się na takich dłuższych odcinkach i jak to mówi trener, jestem mocna psychicznie, więc no, leży mi ten stok, dlatego liczę na no super też, wynik. My też trzymamy za ciebie mocno kciuki, a posłuchaj, jest w każdej dyscyplinie, jest, może nie w każdej, ale w wielu dyscyplinach jest wiele konkurencji. W snowboardingu też tych konkurencji jest kilka. Czy ty będziesz startowała, celujesz tylko w tą jedną, czy będziesz próbowała też swoich sił w innych? W Pekinie startuję tylko w jednej konkurencji, właśnie w slalomie gigancie równoległym. Na igrzyskach w Soczi był jeszcze slalom równoległy, gdzie odległości po prostu między tyczkami są dużo mniejsze i jeździmy na krótszych deskach, ale niestety w Pekinie nie ma tej dyscypliny, zrezygnowano z niej. Na kolejnych igrzyskach będzie, więc tak mieszają. A w innych konkurencjach nie będę startować, bo to w ogóle nie jest to, co ja uprawiam. Oni jeżdżą na zupełnie innych deskach, tak jak wspomniałam, na tych miękkich właśnie, freestyle'owych. No ja umiem na tym jeździć, ale nie na poziomie igrzysk. Mistrzowski. Posłuchaj, bo tu jest wiele zawodów. Do każdej dyscypliny na Igrzyska Olimpijskie trzeba się zakwalifikować. Czy to będąc na Mistrzostwach Świata, czy wygrywając ileś konkursów w Pucharze Świata. Jak to jest właśnie w snowboardingu? I jak uważasz, która z imprez jest bardziej taka znacząca dla was snowboardzistów? Czy są to Igrzyska Olimpijskie, czy na przykład Mistrzostwa Świata? Bo w wielu dyscyplinach to bardzo różnie wygląda. No, w zależności, w której konkurencji się startuje, są różne kryteria kwalifikacji. Naszym kryterium jest bycie w top 32 overallu Pucharu Świata przez 2 lata. Więc my zbieramy po prostu punkty z każdego startu w Pucharze Świata. Dlatego ja już mówię, że już kwalifikację pewną mam, bo po prostu w tamtym sezonie dobrze jeździłam i już nazbierałam bardzo dużo tych punktów, więc nie ma szansy raczej, żebym w ogóle wypadła. No nie wiem, musiałabym chyba w ogóle nie startować. Co tam jeszcze się pytałeś, przepraszam? Kolejne pytanie, z twojej perspektywy, które zawody są dla was, snowboardzistów, ważniejsze? Czy są to i Igrzyska Olimpijskie, Puchar Świata, czy Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy? No na pewno mi się wyda, tak przynajmniej według mnie, dla każdego sportowca no, najważniejsze są te Igrzyska i to jest upragniony medal, każdego marzenie, jednak te Igrzyska. No ale one też są wywierają na nas największą presję, więc są bardzo specyficzne zawody, które się odbywają tylko raz na 4 lata i no ja mam jedną szansę, jeden dzień startów, że tak powiem. Mistrzostwa Świata są co 2 lata, ale też są bardzo prestiżowe. No, myślę, że to jest podobny poziom jak Igrzyska, ale jednak ja bym ceniła ten medal z Igrzysk bardziej niż z Mistrzostw Świata. A ile osób w ogóle kwalifikuje się ze świata do startu w twojej konkurencji? 32 osoby. Tylko 32 osoby, które jadą i walczą między sobą, tak? I to jest jakimś tam tym systemem KO, tak? Dochodzicie do ostatecznie do finału. Tak. Jedziemy, tak jak wcześniej wspomniałam, 2 przejazdy kwalifikacyjne, z niego wybierane, z sumy tych 2 przejazdów wybierane jest top 16 zawodniczek i wtedy startujemy w finale i już ścigamy się bezpośrednio ze sobą.
bo jak jedziemy na czas, to każda jedzie na swój czas na danym torze. To będzie niegrzeczne pytanie, ale do jakiego wieku startują właśnie snowboarderzy na igrzyskach olimpijskich? Jaka jest, nie wiem, granica taka, nie wiem, nieprzekraczana, bo na przykład w boksie to jest 40 lat u zawodników, że już powyżej 40 roku życia nie można wystartować na igrzyskach olimpijskich. Czy u was jest jakaś granica wieku i kiedy ten moment na zdobycie medalu jest najlepszy? W kobietach najstarsza zawodniczka obecnie, Austriaczka, która jedzie na kolejne igrzyska teraz do Pekinu też, ma 47 lat teraz, więc no, ta granica jest dość wysoko. W mężczyznach wspomniany przeze mnie Jesse J. Anderson ma ponad chyba 50 już lat, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna, więc no, ta granica jest dość wysoko. No jednak nie jest to dyscyplina wytrzymałościowa. I tutaj potrzebna jest tylko siła, a doświadczenie też jest bardzo znaczące, bo jednak oni są doświadczonymi zawodnikami, jeżdżą dłużej niż ja żyję na snowboardzie, no to i mogą zdobywać dalej. Mają większe doświadczenie, no ale też odpowiedni trening muszą na co dzień bywać. Posłuchaj, czy są według ciebie tutaj w Polsce jakieś wyjątkowe ośrodki narciarsko-snowboardowe, tak? No bo teraz to można porównać, że rzeczywiście, które szkolą, albo czy ty widzisz jakichś swoich następców, swoich kolegów, którzy niebawem, czy koleżanki, którzy niebawem również będą nadziejami Polski na zdobywanie medali Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich? No ja pochodzę z Zakopanego i tam mamy bardzo dużo stoków i też dużo młodzieży się szkoli w szkołach sportowych i trenują tam głównie na stokach w Zakopanem. Więcej nie wiem, gdzie w Polsce trenują, no bo ja naprawdę tylko spędzam tam czas, jak jestem w Polsce, a przeważnie trenujemy jednak za granicą, w Austrii, we Włoszech, we Francji, w Szwajcarii. Czy jakieś nazwiska polskich zawodników, zawodniczek możesz tutaj nam zdradzić, których ty uważasz jako ty zawodniczka, też ich obserwując, którzy być może niebawem osiągną te najwyższe laury? No myślę, że na pewno cała kadra, która teraz trenuje i dziewczyny, które mają też kwalifikacje, jak na przykład Ola Michalik ma już kwalifikacje na igrzyska, jest młodą zawodniczką. Są tam jeszcze inne dziewczyny, które mają bardzo duże szanse i myślę, że no parę tych osób się tam znajdzie na pewno. Jeszcze mam do ciebie takie pytanie, ponieważ jak sportowcy wyjeżdżali na Igrzyska Olimpijskie do Pjongczang, gdzie ty również byłaś, no to było nagranych, teraz zmieniły się czasy, tak? Ten dostęp do informacji jest niemalże taki, że my sobie siedzimy w domu i na waszych tam profilach oglądamy różne rzeczy z waszych przygód, z waszych zawodów. Jak to jest? Czy ty jesteś sama? Sama dbasz o swój sprzęt? Czy masz jakąś grupę ludzi, która jeździ z tobą, pomaga ci, nie wiem, smaruje tą deskę, przygotowuje, nie wiem, masz jakichś fizjoterapeutów? Czy jesteś samowystarczalną osobą? Nie, no niestety na tym poziomie nie da się być samowystarczalną osobą, więc jestem po prostu w kadrze i w kadrze mamy trenera głównego, asystenta, przy czym asystent właśnie dba o nasz sprzęt, razem z trenerem głównym oni wykonują tą robotę taką, co jej nie widać. Brudną. Tak, brudną robotę, dokładnie, dbają o nasze deski, ostrzą, smarują. Mamy też fizjoterapeutę teraz w kadrze i on też pojedzie z nami na igrzyska, więc dba o tą naszą regenerację czy jakieś problemy po stoku, po prostu pojeździe. No, więc mamy taki fajny team. A jak jedziesz na Igrzyska Olimpijskie, to wy jesteście w swoim gronie tylko i wyłącznie, czy jesteście pomieszani? Tak? Chodzi mi o to, bo jak się jedzie na Igrzyska Olimpijskie, to wyjeżdżają jakieś grupy zawodników, tak? Na przykład jadą narciarze, albo jadą snowboardziści, albo jadą skoczkowie narciarscy i tak dalej, czy tam bobsleiści. Czy wy wyjeżdżając razem jesteście cały czas w swoim sosie, w swoim gronie, czy jesteście pomieszani i możecie się w jakiś sposób dopingować? Bo lekkoatleci są bardzo często różnie rozmieszczeni, to znaczy zawodnicy różnych konkurencji mieszkają ze sobą. No my raczej jesteśmy razem lecimy i razem jesteśmy ulokowani. Na przykład w Pjongczangu my w ogóle nie mieszkaliśmy w wiosce olimpijskiej, byliśmy ulokowani pod samym stokiem, więc mieszkaliśmy w apartamentach razem tam. To za dużo nie spotykałam tych innych sportowców, jedynie gdy jechałam do wioski i się przejechać, coś zjeść lepszego czy coś zobaczyć, ale no ogólnie wszyscy sportowcy ze sportu zimowych się znają, bo to jest, nas jest tak mało, że naprawdę znamy się jak byste konie, więc ja wszystkich tych łyżwiarzy, narciarzy, kombinatorów, skoczków, no my się znamy. Ja się bardzo dobrze ze skoczkami też trzymałam, grałam w karty na przykład w Pjongczangu z nimi, czy w rzutki. No, to jest jedyna okazja, gdzie my się tak naprawdę możemy spotkać, poza cosem Zakopanym, gdzie czasem się widzimy na jakichś treningach. No ale jesteśmy tak cały czas w rozjazdach, bo jednak wszyscy trenują za granicą, że na takich dużych imprezach możemy w końcu ze sobą pogadać i spędzić czas.
No to co, trzymamy za ciebie bardzo mocno kciuki za zdobycie tego medalu olimpijskiego w Pekinie, bo te zawody już niebawem, tak? One odbędą się chyba w lutym. Tak, jeśli, tak. Jeśli się nie mylę, no to trzymamy wielkie kciuki. Mamy nadzieję, że warunki będą sprzyjające, no bo od warunków też bardzo wiele zależy, żeby nie było za zimno, żeby ten śnieg nie był zlodowaciały, także trzymamy wielkie kciuki. Szanowni Państwo, kolejny odcinek z cyklu Sporty Znane i Nieznane. Aleksandra Król, snowboardzistka, przyszła medalistka olimpijska, była z nami. Dzięki ci, Olu. Do Dziękuję bardzo. Witalność z Boržomi każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat Boržomi to dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem, porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.